polowiec zakładu teorii i praktyki strzelań. Moje nazwisko Wrona. W dniu dzisiejszym zastępuję kierownika zakładu, pana pułkownika Pomykałę, który jest nieobecny na terenie Wrocławia. Dlatego tym bardziej w jego imieniu, zarówno kadry zakładu. Jeszcze raz serdecznie witam państwa w dniu dzisiejszym na tej corocznej uroczystości zlotu trójboistów. Kilka słów tytułem wstępu odnośnie zakładu teorii i praktyki strzelań, który reprezentuję. Jestem tam kierownikiem zespołu dydaktycznego. Jest to komórka Wydziału Wojsk Zmechanizowanych, która zajmuje się kształceniem podchorążym w zakresie budowy, użytkowania uzbrojenia, teorii i praktyki strzelań oraz metodyki mającej na celu przygotowanie przyszłych oficerów w zakresie planowania, przygotowania, organizowania i realizacji szkolenia ogniowego na terenie kompanii. Zakład teorii i praktyki strzelań dysponuje obiektami polowymi. Jesteśmy w tej chwili na części z nich. Od prawej strony mamy plac ćwiczeń ogniowych, gdzie przygotowujemy załogi wozów bojowych na odległościach skróconych. Następnie kompleks strzelnic sportowych oraz strzelnicę pistoletową. Dalej w kolejności w naszym kierunku strzelnica 200-metrowa, aktualnie po remoncie. Przed nami kolejna strzelnica 300-metrowa, również po wyremontowaniu. Na lewym skrzydle ci z państwa, którzy to pamiętają, tą strzelnicę, aktualnie jest w remoncie, przygotowana do wykonania jako strzelnica kryta 300-metrowa. W sprawie to, póki nam się uda wykonać ten projekt, będzie to pierwsza w Polsce strzelnica kryta na tak długim dystansie. Na zewnątrz kierunku zakładu, jako że nasz kompleks dydaktyczny znajduje się stąd odległości około 1,5 km. Tam wiemy temu, czyli od tej pory, jak nigdy do dotąd, strzelający nie ma wpływu i prowadzący strzelanie na jakiekolwiek wydłużenia czasu, skracanie, ułatwianie uporu, maszyna jest nieubłagana i jednakowo ocenia wszystkich strzelców. Są też o tyle dla strzelających jest to urządzenie po prostu trudne. Nie daje się oszukać. Jeszcze przed nami w zakresie remontu elektryfikacja wszystkich obiektów od PCO poprzez obiekty sportowe, które chcemy uruchomić do jesieni, jako że we wrześniu na tych obiektach będą... A przede wszystkim tym, że musimy zunifikować uzbrojenie pod względem amunicji. I tak, nowe egzemplarze pistoletów to MAG-95 produkcji radomskiej. Różnica między nimi polega na tym, że tutaj jest zamontowany wskaźnik laserowy. Natomiast ten pistolet to jest WIST produkcji WIFAMY z Łodzi. Jeden i drugi pistolet są już przystosowane do amunicji Parabellum. Poza tym, jeżeli chodzi o ich podstawowe parametry, są podobne przede wszystkim dlatego, że jest podobna amunicja. Ale jest to już całkiem nowa konstrukcja broni. Jeżeli ktoś pamięta P64 i P83, to już jest klasa wyżej. Przede wszystkim dlatego, że jeden pistolet, drugi działa na zasadzie krótkiego rzutu lufy. A to jest coś takiego jak Audi, petetka zresztą. Z tym, że ryglowany i jeden i drugi jest przez przekoszenie lufy. Ale jak widać, sama różnica i najistotniejsza różnica polega na mechanizmie spustowo-uderzeniowym. Ten pistolet ma system mechanizmu spustowo-uderzeniowego podobny do Glocka. To znaczy jest tutaj wstępne napinanie iglicy w czasie powrotu ruchu zamka w przód. Ten pistolet zastąpi w najbliższej przyszłości PM63, czyli tak zwanego popularnie raka. Odległości do 150 metrów nie jest tu naprawdę żadnym problemem. Ponadto ma on ciekawą rzecz, mianowicie urządzenie celownicze, szczerbinkę. Ma 4 nastawy.
To znaczy, dwie jednakowe, 75 i 150 metrów, ale w tej chwili mamy normalną szczerbinkę, a można sobie ustawić i mamy przeziernik, tak jak w M16. Przeziernik przede wszystkim ułatwia dokładniejsze wycelowanie. Zresztą, kto miał do czynienia z bronią sportową, wie, że dokładna broń ma celownik przeziernikowy. Nie muszkę i szczerbinkę, to miały tylko i wyłącznie czeskie Brna. Tu stary, wszystkim doskonale znany KBK AK, bazujący jeszcze na wersji podstawowej, czyli na AK-47. A jedyna różnica to jest to podczepione tutaj urządzenie, mianowicie 40-mm granatnik Palla. Następne to już są wytwory radomskie i tak jak tutaj są opisane, jest to karabinek wzór 96 i karabin szturmowy wzór 96 Beryl, z tym że niektórzy określają go jako mini Beryl, w zasadzie poprawna nazwa to jest subkarabinek. Różnica polega tylko i wyłącznie na tym, że zdecydowanie skrócona została lufa, rura gazowa. Pozostałe elementy są takie same. Ale jest tu jeszcze wiele innych ciekawych rzeczy. Przede wszystkim amunicja 5,56, standardowa natowska, umożliwia wystrzeliwanie przy pomocy tego urządzenia lub na karabinie szturmowym tego granatów nasadkowych. I tak jak był kiedyś karabinek KBK AKG, który trzeba było dość długo i mozolnie adaptować. Zaczynało się od nakręcenia nasadki, założenia celownika, zamknięcia zaworu, wymiany magazynka, założenia stopki amortyzatora i zablokowania pokrywy. Tak tu jedyne, co trzeba zrobić, to tylko i wyłącznie założyć granat na lufę i strzelamy tą samą amunicją, ostrą. Nie ma żadnej miotającej amunicji. Nie miotającej na celownik LD6, ale z identyczną skalą. No i niestety bez możliwości podświetlania skali siatki celownika w warunkach zmierzch nocy. Po drugie, wzmocniona lufa. I to wzmocniona na ściance ponad 3 mm. Dzięki temu uzyskuje się bardziej stabilną lufę w czasie strzału i mniejszy rozrzut. To właśnie stwierdziliśmy nawet ostatnio na poligonie, bo gdzie... No... A wy już ładujecie i ten zapalnik. Ale to będziemy z tymi dużymi ogonkami rzucać? Nie, nie. Byśmy rzucali bez tego, nie? Może powykropać? Nie, no tak, to nie ma się takie, to nie to. Ale to dobrze, że będziemy się, dalej się nie liczy, załóżmy, tylko w wodę. Tam jak trafi, to jest 115 czy 90, a jak rzuci... Nie, no my nie mamy bojowo, że tak. Z dużym czasem musi się jeść, a nie takie świrogołki pierdolone. To są zastarze. Ten najbliżej, ale ta to prawna, na poprawka na wiek. To jeszcze parę kroków do przodu. O, stąd. Poprawka na wiek. Bo to nie dorzucą. No nie dorzucą. Ja nie, bo to ma być cel. Ty, tu cię to wyrzucisz. Stąd wyrzucamy. Romek. To jest 25. O, nic. To rzucamy. O, przecież tu cię się wykupię, co? Adam, sam to jeszcze zrobisz? Dobra. A pan rzuca. A co mnie to kto obchodzi, jak tam pierdolenie nie dorzuci? Stąd rzucamy. Nie dorzuci, to na bok. Stąd rzucamy, tu. Co to jest? Stąd. Po jednym rzucie problem. Ja nie wiem, no właśnie nie wiem, jak to teraz. Ile rzutów, tak jak normalnie w konkursie było, nie? Ile? Trzy próbne. Adam, gdzie ty kurczę, to ile to będziemy rzucać? Jeden próbny. Jeden próbny? Nie, ja myślę, że 5 rzutów i wszystko, jeden próbny, a nie tam kurczę po 15. To...
55. Nie jest tak łatwo. O, nie. Tak. 75. No nie, się cholera. Uważaj! No! Dobre! Dobrze, dobrze! Dobrze idzie! Ja tego w życiu nie trenowałem. Dobrze idzie, nieźle. Tylko odległość. To mam ile jeszcze rzutów? Wszystkie. Wszystkie. Tak, dobrze. Nie wiem jak to leci. No teraz leci lepiej. Dobra. No teraz zapisujemy. Już. 40. No, trochę dalej. 30 metrów. Tu widzę dobrze. Gerard teraz ten. Co teraz masz? Gerarda! Druga kto? Gerard rzuca jeszcze trzy. Gerard Kent. No dawaj na start. Gerard, jak to był? Gerard forwards. Znaczy te możesz co już rzucić, chyba się trzech dostało, to jeszcze tego. Nie boję, że nie dorzucę, Adam. Czekamy na szefa, no dajcie razem pójdziemy. Razem oczywiście. Słuchajcie, pójdziemy razem, zaczekajcie. Oceniane jest od 25. Dobrze. Tylko mocniej. Mocniej! Uwaga, oceniamy! O cholera. Mocniej! Dobry! Cicho, bez znajomości tam zapisywać. Wyżej, wyżej.
żyje jednak. Bo wszyscy widzą, że wygrywa. Wszyscy widzą, że Adam jest najlepszy. No usłuchuj tam. To u mnie możesz, a u niego nie wolno. O! 30! Rozpięto! Ja nie wiem, czy to ważne, ale ma jeden garnacz taki... Za szybko, Adam, za szybko. Do góry! Przy głowie, ręka przy głowie odprowadzaj. Do was tego granatu. Ręka przy głowie, tu. Przedłem sprawy zupełnie. Po tej samej linii. Ludzie. O, to pięknie! Niestety, ale... Aby nie zaczepiać o tą pierwszą listwę przechwytywacza. Jeżeli ktoś z panów zechce strzelać celnikiem 2, wówczas punkt celowania pokrywa się z punktem trafienia. Czyli należałoby zadać przy celniku 2 dokładnie w środek figury, ale w serii... Na linii ognia, marsz! Stawiaj! Uchodzisz tą tarczę, do której masz strzelać! Piątka! No, jaka piątka? Ty jesteś w trzeciej tarczy, strzelaj do ciebie! To jest na niżej, która jest. Jeszcze raz proszę, żeby popatrzeć, tak, bez podłączania magazynka, w jaki sposób... ...stanowisko, jak celownik... Jak tu twarda, nie można tu coś pięknego położyć? Cholera, faktycznie tam nie ma. Tak, sprawdź sobie wysokość stanowiska, zobacz to jeszcze. Nie, tu jest podłożony długi worek i powinno być dobrze. Ładuj! Do mnie nie rzucał. Słuchaj, to jest on. Tak komputer zaplanował. O, widzisz, jak Romek tłucze ten komis? Thank you.
dostałem 5 ser. Podoba. Rozłożenie. Bierzemy koperty, wszystko zostawiamy na stanowiska, broń, czyli sam raz. Po zmianie ostatniej. Trzy. Stara nauka nie poszła w las. Stara nauka. Stara nauka nie poszła. Wtedy wiadomo. 4, 5, 6. Przechwyty! Przechwyty! Sądzę, żeśmy walili do tamtej tarczy. Trzymały. Do której? We dwóch? No tak, to akurat na wprost. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. We dwójkę do jednej starczy, albo osiem było. Bo no, trudno liczyć. Bo mieczek nie ma nic tam. Cześć, idę. Ja mam jeden trzechwyt. To się okazuje, że jak pani rozpoje tarczy. Proszę. Tam, jest, tam masz jedno trafienie. Tu i drugi. Aha, dwa. Dwa są. A tu? Tu trzeci. To nie. To już jest serce białe. A ty tutaj nic nie masz? Nic nie ma. No to lepsze. Tam masz jeden przechwyt. Mam jeden przechwyt. To jest twój. Kurde, a ty tak co masz? Nic nie mam. Kurde, nie trafiłeś, no ale też. Mam jeden przechwyt. Tu, ale go zawał. Ale kurde, idzie do góry. Patrz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No super, kurde. Gratuluję. Nie, to... Co? To dobrze? To bardzo możliwe. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak, to mogą być przechwyty. Jeszcze raz pokażę. Jeden. Jeszcze raz pokażę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Super. Juhu! No fajnie. A ja nic nie trafiłem. Czujesz, Mania? Nie te oczy. Jednego. Jeruniu. Piotruś, masz jeszcze. Jest tu sześć i nic trafiłem. Ale Romek strzelił sześć. O, sześć. No zaćmy 12 naboi. No, nie. Sześć ma. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Super. Sześć. Sześć tu. Cztery, pięć. Wszystko. Czyli pierwsze trafiły, Bogusia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak. Co, masz przechwyt też? No. Przechwyt. Jeszcze raz, tu raz. No. Dwa, trzy, cztery, pięć. Przechwytu nie mam. Nie ma. Nie mam, czyli kurde, wszystkie trafiłem, to tak ze mną nie jest źle. Romana się pobił. O Jezu, jak się cieszę. No, Romanaś nie pobił. Romanaś nie pobił, ale no, swoja norma się wyrobił. Misz jest tam, ten jest misz armii, nie? Ja nie jestem. No fajno, dziękuję. Ale radocha. Jezu Maria, trafiłem. Dziesiątka, szóstka. Jedenastka. Jedenastka, siódemka i dwunastka. Janoska. Ósemka. Wszystkie czynności wykonujemy na komendę. Tak, tak, tak.
Czas nieokreślony. Na komendę wykonujemy, z tym, że tak, po zajęciu stanowiska mamy chwilkę czasu na przygotowanie. Magazynek obok, niech się pan złoży, popatrzy jak stanowisko, jaki tak cel. Chwileczkę, ja tutaj zdejmę tylko drzazgę. Sekunda. Gotowe? Ładuj! Podłączamy magazynek. Przełącznik ognia położony środkowy, tam gdzie jest literka C. Odciągamy skrzydło zamka do tyłu i puszczamy. Zasuwamy za tym. Celownik 3 na szóstym stanowisku 2 do kręczącego krótkimi seriami ognia. Ja celuję pod 3 cm pod środek, a to jest zupełnie na górze. Także nie wiem, coś tu jest. Świecą się te przyrządy, żeby chodził trochę. Masz może zapałki? Wolił kurek, tylko to znaczy, że pusto, że nie mogę zgłaszać nie wypału. Wprowadziłem nabój do lufy, w 6 sekundach było strzelanie. To już podnieść, to już trwało z 1,5 sekundy. Pierwsze to, wprowadzi nabój do lufy, to mi zostało na 5 strzałów, no może 3 sekundy. Jezus Maria. 2/10, 2/9, 8 i wygrana cała impreza. Niesamowite. I wygrana cała impreza.
Nie. Wtedy budzik, 3 sekundy. Budzik dostałem. Niesamowite. Ale to było, w sumie 60 strzałów, bo było 4 serie po 5 strzałów w 8 sekundach, 4 pięciostrzałowe w 6 i 4 pięciostrzałowe w 10, w 8 i w 6 sekundach. Po 4 serie. Szybkie strzelanie. Szybkie strzelanie. To ja trafię. Ja skończyłem. 61 strzał. Wiedział, że mu zabiorą tę dziesiątkę. Stanął z 61 strzałem, podniósł pistolet i trafił w dziesiątkę. Do tamtej tarczy. Jaki jest? Strzelał 60 wykonanych, nie trafił ani jednej. A potem był taki pojedynek z KB. Wiecie, jak to wyglądało? Było 5 tarcz. A z dwóch rąk można strzelać. Ale on mówił, no jedna ręka po rąk. Musieli na ciągle to. Ty już chłopoty jest po tym, co niesamowite. Ale brawę zaklejone jest? Ale ja wiem, co było. Tak? Wiem, co było. Gardle komisji zasycha tu całkiem. Raz, a jedna! 70. A jedna! Oni mają satysfakcję, bo co to dla nich te pary tam. Ja my, a dla nas to jest sumie. Każdy koń pracuje, a podróż ich kosztuje więcej jak to. No. Ale to jak mówisz, ten nowy spadochron do skrzydła to taka rewelacja, tak? Amerykanie zacisnęli, nie, więc tak, zakupili w ubiegłym roku kilkanaście sztuk dla wojsk. I myśmy zaczęli je pierwsi testować i miały tak dynamiczne otwarcia, że chłopcy zaczęli narzekać na kręgosłupy. No zresztą ja skakałem z tym, z tymi, boli niesamowicie. Dynamiczne otwarcie, szarpnięcie takie, że w czasie skoku w dużej wysokości, gdzie trzeba było pół godziny wisieć, tak skonstruowana uprząż, że tętnicę tutaj uciskało i po 5 minutach rzędwa noga i teraz opadaj z tym, a ląduj potem, nie? Trzeba było tam cuda wyczyniać, żeby tą nogę usprawnić. I po tych skokach doszedłem do wniosku, że trzeba zmienić i system otwarcia, i uprząż. I zrobiłem modernizację tego spadochronu. I w tej chwili ja z tych 8 tysięcy, to już ja skakałem i kolega na tym nowym spadochronie. Tak, mięciutkie otwarcie, niedynamiczne, bo stabilizator, który równocześnie zapewnia ci pewną sylwetkę
stateczną sylwetkę przy otwarciu. Łagodzi, to wydłuża proces otwarcia. No i uprząż wygodna, potem siada się wygodnie w uprzęży i nie ma problemu z opadaniem. To powiedz Radek, ile ty już właściwie stopni? No ja wczoraj go pytałem. 1800. Ile? 50. 1800. Tylko. To co, jest, jest. Nie będą się całe plecy, leży w róg i jeszcze szyby podbija, bo się rozleciał. Ja żałuję czego innego. W Elblągu jak byłem, głowę kręcili odnośnie rzutu granatem od bramki do bramki. Właśnie początkowo to mi stawało odwrotnie, natomiast grotem to... A nikt się nie zajął, żeby pokierować co ja. Coś tego działa. Granacie byłem bez pewnej brygady w drugim kraju. A ja pamiętam te czasy. A po południu biegiesz. A ja nawet wiem, dlaczego tak się robiło. Pamiętam te czasy, że się tak na uraz skakali. Bardzo dobre płacili za każdy. To było tylko dwa lata. Tu się urwało. No to możliwe, ale pamiętam te czasy, że skoki bardzo dobrze. Otwieram wam. A Andrzej nie powiedział. Ale się sama otwiera. Przecież wodę. Tak, w tej konkurencji jeszcze... To jest oddawne. Ale to źle trafiłeś, on chyba piwa nie pił. To jest bez alkoholowe? Bez alkoholowe. Komisja właśnie piła. No co, jak kurde tutaj podpływ robię, żaden nie brudzę. Nie, bo najczęściej to jest wyszło, jest wewnętrzny, który zaczyna. Masz, Janek, w wyniku nie musisz mi naciągać. Jedno przydziale, a drugie w nagrodę. Grać kiełbaski trzeba. Zapraszamy na kiełbaski. Proszę bardzo. Zapraszamy wszystkich na kiełbaski. Niech się spaliło karmelity. Widziałeś teraz ten plakat z USP, nie? Cenzura. Kiełbasa będzie lepsza na ciepło, nie? Z klasztorem taką kurde, no, tak dalej. Będzie lepsza. I francuską? Francuską, bo bardzo nie. Można już. Mogę dotknąć? Pewnie. I na pokoje można. Ale piwa nie zapomnę. Nie zapomnę piwa. Tu są sztuczce. Ile jedna osoba do Czech kosztuje? Nie rozumiem. Do Czech jedna osoba i to co myśmy płacili? Nie, to co myśmy płacili to 580 zł, 7-dniowy pobyt. W tym jest za to się dziennie. Kom go pójdzie, wiesz, bo to jeszcze wiesz, milimetr pójdzie, że on ci pod, idzie pod tarczą. Wszystkie dyplomy, 30 dyplomów. To każdemu ma każdy. Czy można by było to my dostali do tego. Dalsze.
Bardzo skomplikowane. I słownik polsko-niemiecki, niemiecko-polski na środku placu, ja zasuwam i wertuję. Znalazłem. No, ale skoro. Proszę. Tam ich papier rzucił. Można jedno, to ja to proszę. Czemu jedno? Na świeżym powietrzu naprawdę. Ja już swoją porcję wiatrem. Z tych 70 ja mało, średnio, mało średnio, który gdzieś tam również dożywa. W średnią wieku mężczyzn już przeskoczyłem. I tak, tak, tak. No. Rzeczywiście dużo zrobiłem. Tu jeszcze, tu te śmieci. Robimy, zakończymy pracę badawczą, abyśmy przeprowadzili grupę specjalną do spraw kultury wysokości.